Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś, a oddaliłeś się od mego wybawienia i od słów ryku mojego? Księga Psalmów 22, od 1 do 2. Chrystus sam na krzyżu. Ewangelie ukazują tego, w którym nie było egoizmu. Pokazują serce, które nie było zgięte ani zamknięte, ale było prostolinijne i było szeroko otwarte i gotowe na przyjęcie wszystkich. Bez względu na to, jak głęboki był jego własny smutek, zawsze troszczył się o innych. Ostrzegł Piotra w Getsemane i pocieszył umierającego Łotra na krzyżu. Jego serce było ponad okolicznościami, nigdy nie naginał swej szczerości pod ich presją, ale zawsze według najlepszej woli Boga działał w nich. Widzimy, że On był zawsze wrażliwy na nie i często otrzymujemy w psalmach wyrażenia tego, co Jego serce w nich odczuwało. Widzimy, że On był zawsze wrażliwy na nie i często czytamy w psalmach słowa wyrażające to, co Jego serce w nich odczuwało. Wylany jestem jak woda, roztopiły się, a rozstąpiły się wszystkie kości moje, serce moje rozpłynęło się jak wosk w pośród wnętrzności moich. Psalm 22, werset 15. On był doskonale wypróbowanym człowiekiem i ja jako wypróbowany człowiek jestem powołany do naśladowania go. Powinienem zapomnieć o sobie i o moich własnych interesach lub pragnieniach, okazując miłość innym. Prawdziwy efekt bycia blisko Chrystusa stawia mnie w społeczności z Nim w trosce o innych. Zamiast być zajętym własnymi okolicznościami i potrzebami. Jak mógłbym zwracać swoje serce do radości jednego, a smutków drugiego, jeżeli miałbym zgięte i zamknięte serce zamiast szeroko otwartego i prostolinijnego serca, jeżeli nie żyłbym blisko Chrystusa i nie napełniałbym swojego serca Nim zamiast samym sobą. To, co znajdujemy w całym życiu Chrystusa, jak to zostało przedstawione w Ewangelii, to całkowity brak samolubstwa. Nigdy nie działał dla samego siebie w żaden sposób. On mógł cieszyć się z tymi, którzy mieli radość i smucić się z tymi, którzy byli w smutku. Potrafił pocieszać, ostrzegać lub upominać w zależności od potrzeby. Cokolwiek dyktowała mu miłość, to czynił. W Psalmie 22 widzimy osamotnionego Chrystusa, cierpiącego w oddaleniu od Boga, znoszącego gniew z powodu grzechu, ale trwającego jako sprawiedliwy, wołającego do Boga i wywyższającego Jego sprawiedliwość, nawet wtedy, gdy został przez Niego opuszczony. Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś, a oddaliłeś się od mego wybawienia i od słów ryku mojego? Psalm 22, werset 1.